Hej, witajcie! Na kolejnym odcinku czy wiecie, że są przerażające strony internetowe? Jak nie, to zapraszam do oglądania. Numer 1. planecrashinfo.com. Strona zawiera nagrania audio i transkrypcje rozmów z najbardziej znanych katastrof lotniczych, które miały miejsce w okresie do lat 60. aż do dziś. Na wielu z nich słychać ostatnie słowa pilotów, więc w większości nagrania są niezwykle drastyczne. Na stronie znajduje się również zapis katastrof z 11 września 2001 oraz z 10 kwietnia 2010 ze Smoleńska, a także masa drastycznych zdjęć wykonanych tuż po uderzeniach samolotów w ziemię. Strona posiada specjalną sekcję, w której opisane zostało 100 najgorszych, najdziwniejszych czy też dotyczących sławnych ludzi wypadków. Jest również zakładka, w której można posłuchać krzyków pasażerów tuż przed rozbiciem się samolotu. Numer 2. Shea Saint Johnnet. Według legendy krążącej po internecie, Shea była modelką, lecz podczas wypadku jej ciało zostało potwornie okaleczone. By żyć, musiała mieć przeszczepione części manekinów. W rzeczywistości jednak jest to artystyczny projekt Erika Furniera, który z wielkim oddaniem przez szereg lat przywdziewał maskę manekina, perukę i sztuczne ręce, by nagrywać filmy, pląsał w kostiumie lub obwoził lalkę na wózku inwalidzkim. Całość okraszona jest przeraźliwą kakofonią dźwięków. Numer 4. Best gore. W 2013 roku Mark Marek, właściciel strony, został oskarżony o spowodowanie moralnego zgorszenia po tym, jak zamieścił film wideo szczegółowo dokumentujący zbrodnię, jakiej dokonał Luka Magnotta, zabijając chińskiego studenta Jun Lina w Montrealu. Na filmie widać dokładnie, jak Magnotta wbija w ciało studenta szpikulec do lodu, po czym ćwiartuje ciało, a część jego wnętrzności konsumuje. Film został usunięty po 8 dniach. Mimo tego strona nadal znajduje się w sieci. Numer 5973. EHT Namuch 973.com. Zaraz po wejściu ukazuje się trójkąt złożony ze słowa Abracadabra. Dalej zaszyfrowane fragmenty Biblii i niepokojące zdjęcia. Naprawdę dużo niepokojących zdjęć. Im głębiej, tym dziwnych obrazów przybywa i tak naprawdę nikt nie wie, o co w nich chodzi. Strona jest również ciekawa z punktu widzenia samego projektu, bowiem kod HTML także zawiera w sobie dziwne znaki i zaszyfrowane teksty. Numer 6. TDCJ State TX US Death Row Doctor Executed Offenders HTML. Oficjalna strona Departamentu Sprawiedliwości Stanu Teksas. Można tu znaleźć listę wszystkich osób, na których został wykonany wyrok śmierci. Statystyki zaczynają się od 1982 roku, zaś opisanych jest około 529 egzekucji. Ale co najciekawsze, strona zawiera ostatnie słowa osób skazanych na karę śmierci za dokonane zbrodnie. Zaskakująco dużo z nich jest pogodzonych ze swoim losem, jednak zdarzają się wypowiedzi mrożące krew w żyłach. Numer 7. Simulationargument.com. Twórcy strony piszą, że mają dowody na to, że ludzie nie są prawdziwymi istotami, a jedynie tworem symulacji komputerowych. Twierdzą również, że historie zawarte w filmach Matrix są w dużej mierze prawdziwe. Strona informuje, że ludzkość wyginie, zanim osiągnie poludzki poziom oraz że jesteśmy wyłącznie zabawkami kosmitów. Numer 8. HumanLeader.co.uk, sklep z Wielkiej Brytanii oferujący wyroby galanterii skórzanej. W ofercie posiada szeroką gamę wyrobów. Buty, portfele, torby na ramię, teczki, paski, rękawiczki. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie jedno ale. Wszystko wykonane jest z ludzkiej skóry. Skóra pochodzi od ludzi, którzy przepisali swoje ciała do dyspozycji brytyjskich przedsiębiorców, więc proceder jest absolutnie legalny. Numer 9. CelebrityMorgue.com. Strona zawiera datę i dokładny opis śmierci sławnych osób. Można się też z niej dowiedzieć, jakie słowa wypowiedzieli przed śmiercią. Znajdziecie tu również masę drastycznych, pośmiertnych zdjęć, choćby zdjęcie Tupaka z autopsji. Numer 10. Aniołów Nieba.pl, polski default.pl htm. Na koniec polski akcent. Zagłada świata nadchodzi nieubłaganie, ale jeśli chcesz ją przetrwać, koniecznie zapoznaj się z zaleceniami twórców tej strony. Strona Aniołów Nieba zawiera bowiem wiele szalonych teorii spiskowych, ostrzeżeń, apeli i nawoływań do różnych form nawrócenia. Tematy takie jak program sił ciemności, jak siły ciemności kontrolują ludzi, czy kosmiczni przyjaciele wśród nas przyprawiają o dreszcze. Strona pokazuje nam również misterny plan ewakuacji Ziemi, ostrzeżenia przed czipowaniem ludzi, a także obrazy kosmitów, którzy kochają nas i pomagają. Dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam na kolejne filmiki.